zanim wybierzemy się w kolejną leśną podróż pełną przygód, powspominajmy poprzedni odcinek programu i nadleśnictwo Kędzierzyn. Dziś zapraszam Państwa do Nadleśnictwa Pruszków. Tutejsze lasy obejmują część Borów Niemodlińskich, które są jednym z najbardziej zwartych kompleksów leśnych na terenie Opolszczyzny. Wspólnie wytężymy wszystkie zmysły, nacieszymy się najpiękniejszymi widokami, usłyszymy najmilsze ptasie melodie, poczujemy wspaniałe zapachy wiosny, dotkniemy historii, a także posmakujemy prawdziwie sportowych emocji. Gotowi? Natalia Janus-Hempel. Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Las All Inclusive. Las Nadleśnictwa Pruszków jest domem wielu gatunków drzew. Nie brak tu zaskakujących i egzotycznych gatunków, ale oczywiście i takich rodzimych. Od liczby samych dębów można zdębieć. A o szczegółach już teraz pan Krzysztof Szot. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, ile gatunków dębu znajdziemy na terenie Parku Nadleśnictwa Pruszków? Nasz park powstał w 2016 roku. Od 2018 roku zaczęliśmy coś produkować, albo myśleć o tym, żeby był ciekawy i atrakcyjny, i postawiliśmy na kolekcję dębów. Na dzień dzisiejszy kolekcja ma 50 egzemplarzy różnych odmian i gatunków. Czym one się od siebie różnią? Różnią się pokrojem, liśćmi, wielkością, owocami, kolorem owoców, kolorem liśćmi nawet, bo są dęby dwubarwne, różne wzory zygzakowate, zębate, dachówkowate. Jakie są najciekawsze? W naszej kolekcji najciekawszym dębem to chyba jest dąb dwubarwny, dąb libański, dąb przypółkowy fastigiata. Mamy pięknego dęba o ciekawych liściach Pootinatę szypułkowego. Także mi się wydaje, że wszystkie są ciekawe, ale by trzeba każdego zobaczyć i porównać. I to oczywiście można zrobić, przechodząc do parku. Oczywiście, park jest dostępny, ogólnodostępny dla wszystkich w godzinach pracy Nadleśnictwa Pruszków. Park jest miejscem częstych spacerów dla okolicznych mieszkańców. To jedyny park na terenie Pruszkowa. Poza wspomnianą kolekcją dębów znajduje się tutaj też kapliczka świętego Gwalberta. To patron leśników. Kapliczka wykonana jest z kłody dębowej, a pokryta gątem modrzewiowym. Figurka wykonana jest z drewna lipowego, a samą kapliczkę wykonali leśnicy. Na terenie parku znajdują się również budki lęgowe, skąd wiosną dobiegają przemiłe trele młodych ptaków. Nie sposób do wszystkiego, co najpiękniejsze w lasach, dotrzeć na pieszo. W końcu Nadleśnictwo Pruszków obejmuje blisko 18 tysięcy hektarów. Z pomocą przychodzą specjalnie przygotowane dla turystów parkingi. W tym nadleśnictwie jest ich 12. To świetna baza wypadowa do dalszej pieszej wędrówki. Na każdym parkingu jest grzybek z ławkami i stolikiem, gdzie można w spokoju zjeść posiłek. Znajdują się tu także tablice informacyjne z mapą pokazującą miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Warto pamiętać, że dalej do lasu samochodem wjeżdżać nie można, a taka niewiedza może nas kosztować 500 zł z otrzymanego mandatu.
Spacer leśną ściółką może zaprowadzić nas na teren leśnictwa Przysiecz. Nieopodal miejscowości Ligota Pruszkowska znajduje się pamiątkowy głaz z wmurowaną tabliczką w kształcie dębowego liścia. Umieszczono na nim sentencję: mrówki chronią nas, chroń mrówki w lesie. To miejsce pamięci byłego nadleśniczego Pruszkowa i myrmekologa Tadeusza Podkówki, który niemal całe życie zawodowe poświęcił badaniu mrówek. Opracował metodę sztucznego rozmnażania oraz zakładania kolonii mrówki ćmawej i wprowadzania ich do miejsc, w których jej populacja nie występowała. Co ciekawe, mrówki te pełnią funkcję prawdziwych strażników lasu. Jedno mrowisko jest w stanie zniszczyć około 1 000 000 szkodliwych owadów i przenieść rocznie 30 tysięcy nasion różnych gatunków roślin. Nasza wędrówka leśną ściółką zaprowadziła nas do kompleksu młyńskiego Amerykan. Co to za miejsce? O tym już teraz pan Lucjan Król. Proszę powiedzieć, skąd się wzięła nazwa? Nazwa tego rejonu wzięła się stąd, że przed wojną właścicielem tych terenów był hrabia Oppersdorf, mieszkający w niedalekim Głogówku. I on, będąc za granicą w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Ameryce, wtedy tak to się nazywało, podpatrywał nowe technologie wytwarzania chleba. Tam podpatrzył, jak produkują chleb, mąkę, i zaczerpnął te technologie z zagranicy i postanowił je tutaj wykorzystać. W połowie XIX wieku wybudował tutaj młyn, po drugiej stronie jest pichlerz, a tam było miejsce, budynek mieszkalny, piekarnia i obora. Po wprowadzeniu tych wszystkich innowacji i rozkręceniu jak gdyby tego biznesu, okazało się, że jednak maszyny nie wszystko potrafią zrobić tak dobrze, jak robią to ludzkie ręce. Mimo wszystko nakład był bardzo duży. Niestety po krótkim okresie zaprzestano produkcji tutaj chleba i mąki. Co znajdziemy tu teraz? W tej chwili znajdują się tutaj ruiny. To, co kiedyś funkcjonowało, jest już niestety zdewastowane. Po II wojnie światowej był tutaj magazyn broni. Był nawet epizod z fabryką obuwia w Krapkowicach Otment, gdzie też składowała tutaj swoje skóry, obuwie. Natomiast obecnie jest to własnością prywatną. Nieopodal między Pisarzowicami a Łowkowicami znajduje się wyjątkowo aromatyczne miejsce. Urzeka ono szczególnie wiosną, kiedy kwitnie tu śnieżyczka przebiśniek, a następnie łany czosnku niedźwiedziego. Cała długa alejka wypełniona jest czosnkowym zapachem, który unosi się tu do pierwszych dni czerwca. Proszę pamiętać, że te rośliny są pod częściową ochroną i nie należy ich zrywać. Niezwykle urokliwym miejscem może pochwalić się także leśnictwo Moszna. Podczas wędrówki warto zatrzymać się tu przy leśnych stawach. Za czasów hrabiego Winklera pływały tu łódki. Dziś dzierżawią je wędkarze, którzy zarybiają je karpiami, karasiami, amurami i linami. Stawy spełniają także rolę zbiornika przeciwpożarowego i oczywiście źródła wody dla zwierzyny. Nic więc dziwnego, że czasem na rybkę wpadnie tu sam orzeł bielik. Poza nim można tu też spotkać rzadkie gatunki, jak muflona czy daniela. Przez kompleks Moszna prowadzi ścieżka rowerowa. Nasza leśna wyprawa zaprowadziła nas do leśnictwa Wybłyszczów, gdzie błyszczą wyjątkowe gatunki drzew. A więcej na ten temat już teraz pan Zdzisław Więcek. Jakie gatunki drzew tu znajdziemy? Oj, wiele gatunków, ale akurat w tym miejscu najwięcej możemy zaobserwować orzeszników. Orzeszników pięciolistkowych, które tutaj zostały wprowadzone z wieloma innymi gatunkami,
za czasów Akademii Rolniczej Bliskiej Pomologii. Tutaj akurat rośnie oczesznik pięciolistkowy, który już we wrześniu sygnalizuje nam, że zaczęła się jesień. Wtedy przepięknie się przebarwia na kolor złocisto-żółty. Jest ceniony, szczególnie w kraju pochodzenia. Pochodzi z północnej Ameryki ze względu na pyszne orzeszki. One też są przysmakiem tutaj wiewiórek i dzików. Ale też bardzo cenne drewno jest tak zwane hikorą. Z tego drewna wytwarza się sprzęty sportowe, na przykład do gry w golfa. A jakich gatunków drzew jeszcze możemy się tu spodziewać? O tym przekonają się Państwo w felietonie. Zapraszam. Aleja chmielograbu europejskiego. To ciekawy gatunek, zwłaszcza pod kątem dendrologicznym. Chmielograb ma korę czereśni, liście graba, a kwiatostan przypomina szyszki chmielu. Najlepiej czuje się na południu Europy, na Kaukazie, a u nas został wprowadzony eksperymentalnie i daje sobie radę. Jego drewno wykorzystywane jest między innymi do tworzenia instrumentów muzycznych. Znaleźć tu możemy także daglezję zieloną. To niezwykłe drzewo, które pochodzi z Ameryki Północnej i tam też jest cennym gatunkiem wykorzystywanym w budownictwie. W naszym klimacie również miewa się dobrze i dumnie wysuwa się ponad pozostałe wysokie drzewa, bo osiąga wysokość około 40 metrów. Ciekawostką jest to, że roztarte w palcach igliwie pachnie cytrusami. Najbardziej zapachem przypomina mandarynkę. Lasy Państwowe łączą siły z klubami sportowymi i wspólnie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Trwa kolejna edycja konkursu Sportowa Natura. Aby wziąć w nim udział, klub powinien zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia można składać drogą internetową do 30 września. Robimy odstępy. Jedź. Zaznaczamy start. Twarzą do mnie. Okej, cztery przyspieszenia na koniec. I dotarliśmy do kolejnej części naszego programu Run po lesie. Dzisiejszy trening to takie zaskakujące może połączenie dla niektórych, bo piłka nożna i las, a dlaczego nie? Rozgrzewkę mamy już za sobą, a ze mną jest dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Pruszkowie, pan Mariusz Staniów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak można stać się u was piłkarzem? Normalnie, jak w każdym przypadku. Przyjść na trening, pokazać co się potrafi albo się czego nie potrafi, a my już resztę zrobimy. Trenujecie różne grupy wiekowe? Tak, to są skrzaty, żaki, orliki, czyli dzieci od 5 do 11 roku życia. A proszę powiedzieć, czy seniorzy i dorośli mają szansę na to, żeby się móc zapisać? Macie grupę starszaków? Jasne. Mamy grupę starszaków, mamy grupę 40+, mamy też drużynę żeńską, także każdy może u nas pograć w piłkę. Rozumiem, że jesteście w stanie nauczyć każdego grać w piłkę, nawet mnie, nie umiejącej w ogóle kopać. No można tak powiedzieć. Nie każdy się do tego nadaje. Najważniejsze są chęci, najważniejszy jest ruch. A czy ktoś zostanie piłkarzem, to już jest naprawdę przypadek, nieraz szczęście, a nieraz naprawdę talent. U mnie chęci są, no to zobaczmy, czy będę miała to szczęście i nauczę się czegokolwiek. Zapraszamy na trening.
co to jest spalony? Drodzy panowie, mowa motywacyjna, bądźcie łaskawi, bo robię to pierwszy raz. Co jest dla nas najważniejsze? Zabawa! Zabawa! A co jest drugie najważniejsze? Wygrana! Jaką taktykę stosujemy? Dobrą! 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3. Nic z tego nie rozumiem, ale to jest nieważne. To jest nieważne, drodzy panowie. A co jest najważniejsze? Kto ma jaja? Przyszedł czas na kolejną część naszego programu. Podszyt. Historie podszyte leśnym podszytem. A o tych historiach nadleśnictwa Pruszków pan nadleśniczy Marek Wojciuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym pańskie nadleśnictwo różni się na tle innych nadleśnictw? Czym się państwo zajmujecie? Każda jednostka jest na pewno specyficzna, a nasza jest podszyta poniekąd uczelnią, która tutaj była. W 1842 roku w Pruszkowie była Królewska Akademia Rolnicza, która się znajdowała na tak zwanej pomologii. Jest tam obecnie zespół szkół Waraśkiewicza, a w naszym budynku w 1882 roku była powołana Królewska Akademia Leśna. W nadleśnictwach nie brak pracy, dużo się dzieje. Czym państwo aktualnie się zajmujecie? Co zajmuje wam najwięcej czasu? Obecnie kończymy kampanię odnowieniową. Sadzimy las, odtwarzamy, zmieniamy strukturę drzewostanów tak, by dostosować to wszystko do istniejących warunków siedliskowych oraz klimatycznych. Pozyskujemy oczywiście drewno w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej i ten cykl za chwilę nam się znowu zmieni, bo będziemy musieli pielęgnować uprawy leśne, które posadziliśmy. Będziemy musieli wykonać różne czyszczenia, wczesne lub późne, tak żeby ten las ciągle nas cieszył, a przyroda, która jest na tym terenie, ona ciągle nas zaskakuje. Dajcie się państwo więc zaskoczyć i zaprosić do nadleśnictwa Pruszków. Tymczasem ja zapraszam na kolejną część naszego programu Wyżyny Leśnego Bezpieczeństwa z Jackiem Boczarem. Jeśli nie jesteś leśnikiem lub prawdziwym leśnym włóczęgą, staraj się nie chodzić do lasu sam w pojedynkę. Przed wyjściem poinformuj też najbliższych albo sąsiada o tym, w jaki rejon leśny się wybierasz. Nie każdy z nas cieszy się świetną kondycją i w lesie mogą spotkać nas naprawdę różne wyzwania. Jak zaplanować zatem leśną wycieczkę? Z pomocą przychodzi nam internet i portal czaswlas.pl. To leśny przewodnik turystyczny z bazą ponad 3000 obiektów lasów państwowych. Serwis podpowie wam, jak spędzić czas na łonie natury ciekawie, aktywnie i bezpiecznie. W nowo odkrywanym terenie warto na bieżąco śledzić swoją lokalizację. Świetnie sprawdza się w tym aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach. W lesie mamy tylko mały problem. Leśne gniazda nie mają prądu, dlatego warto zabrać ze sobą na podróż powerbanka. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla lasu. Nasza leśna podróż po nadleśnictwie Pruszków dobiega już końca. Mam nadzieję, że nabrali państwo apetytu na kolejne wyprawy. A proszę mi wierzyć, w opolskich lasach jest jeszcze wiele do odkrycia. Dlatego zapraszam państwa na kolejny odcinek programu Las All Inclusive. Do zobaczenia.